Mecz zespołu Marcina Gortata z reprezentacją Wojska Polskiego był zwieńczeniem tegorocznej edycji koszykarskich kampów centra Phoenix Suns. W obu zespołach wystąpiło wielu znanych sportowców, celebrytów i osób niekoniecznie na co dzień związanych ze światem sportu. Na trybunach Ergo Areny zasiadł tłum kibiców, którzy oklaskami zagrzewali do gry naszego jedynaka w NBA i jego gości. W zespole Marcina Gortata żółtymi koszulkami odznaczało się dwóch koszykarzy Trefla Sopot, Adam Waczyński i Paweł Leończyk. W ten sposób drugi z nich w tym nietypowym meczu zadebiutował w barwach zespołu, do którego trafił przed kilkoma tygodniami. Miła niespodzianka, dostałem zaproszenie na wspaniałą imprezę. Rano świetny kamp dla dzieci, teraz mecz, w którym jest przede wszystkim dobra zabawa, więc bardzo się z tego cieszę. W spotkaniu udział wzięła także siatkarka mistrzowskiego Atomu Trefla Sopot Izabela Bełcik. Reprezentantka Polski na parkiecie zazwyczaj pełni rolę rozgrywającej, ale podczas meczu koszykarskiego grała na nie do końca określonej pozycji. Może dzięki Bogu, bo gorzej było, gdyby była określona i bym się po prostu z niej nie wywiązała. A nawet jak się teraz nie wywiążę, to nawet nie wiadomo z czego. Jak Iza czuła się w tak doborowym towarzystwie? Dobrze, miło. Gorzej się czuję na boisku, bo jestem strasznie zagubiona, ale po prostu brak treningu. Myślę, że jeden, dwa treningi i byłoby dużo lepiej. Na boisku nie mogło zabraknąć także Dariusza Michalczewskiego. Tiger jest wszędzie tam, gdzie promuje się sport i zdrowy tryb życia. Spłacam taki swój dług wdzięczności przez moją fundację, przez to, że się udzielam. Jeżdżę po przedszkolach, jeżdżę po szkołach, jeżdżę po domach dziecka, po prawczakach, więzieniach. I mówię tym ludziom, jak się będzie pracowało nad sobą, to się ma szansę osiągnąć sukces. Darek dobrze radził sobie w grze obronnej. W koszykówkę nie grałem chyba z 15 lat. Bo kiedyś graliśmy codziennie, to była taka koszykówka, to był dobry sport dla pięściarzy i koszykówkę na rozgrzewkę było codziennie gra. Podobny mecz, tylko że piłki ręcznej, podczas swojego kampu zorganizował Artur Siódmiak. Były reprezentant Polski podpatrywał zarówno organizację treningów, jak i oprawę meczu gwiazd. Marcin robi to bardzo profesjonalnie i tutaj trzeba się na tym zerować, ale jeśli chodzi o moją akademię, idziemy też multisportowo i takie mecze chodzą mi po głowie. Połączyć koszykówkę z piłką ręczną, jedną połowę zagrać w to, drugie w to, także myślę, że coś takiego zrobię. Artur pod koszem radził sobie bardzo dobrze, chociaż jak sam przyznaje, lepiej prezentował się na przedmeczowym rozruchu. Na rozdrawce często dużo wychodzi, a w trakcie meczu okazuje się, że nie jest takie proste. Dochodzi jeszcze trochę zmęczenie, pot na rękach, no i ta piłka gdzieś nie wpada do kosza, jakby się to chciało. A jak uczestnicy oceniali koszykarskie umiejętności tych, którzy nie są ze sportem związani na co dzień? Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, bo większość prezentuje przede wszystkim fizycznie dobrą formę, a no co niektórzy naprawdę koszykarsko widać, że mieli z koszykówką do czynienia. To widać, kto miał kiedyś do czynienia ze sportem, obojętnie jakim, a kto nie miał w ogóle. Także koordynacja jakaś, umiejętność poruszania się z piłką, no to wszystko mamy ci sportowcy w miarę opanowane. Jednak widać, amatora pozna się zawsze, choć my i tak nimi jesteśmy. Fajnie grają wszyscy, myślę, że nie należy tutaj do czołówki, mimo to, że kiedyś byłem sportowcem, ale tu widać, że nawet ci aktorzy i kabaretyści i inni ludzie bardzo dobrze sobie radzą. Tegoroczna edycja koszykarskiego kampu Marcina Gortata przeszła już do historii. Należy mieć nadzieję, że nasz jedynak w NBA postanowi powrócić do Trójmiasta już za kilkanaście miesięcy.